Jak mówiłem, pokażę, to pokazałem, co tamten oprys daje po kukurydzy. 2 lata temu dałem całą jedną bańkę na to prawie 1,5 hektara, hektar 40 coś było. To na dobrze było. A w tamtym roku to te dwa bańki na hektar 38, co pokazałem te żyto, że bez oprysku i z opryskiem i z obornikiem, co? No to dałem te 33, trzeci bieg. Pojeść gaz do dechy, to wyszło cała bańka 20 litry, plus jeszcze druga bańka 20 litry. To by powiedzieć na hektar akurat starczyło, ale się powtórzyło. Jeszcze raz się powtórzyło na gęsto i powiedzieć w pytel siane. Potależowana kukurydza dobrze zgniła i wiadomo, że nie ma patogenów. Co to daje? Daje lepszą próchnicę, szybko rozkłada gnój. Dany gnój to raz, dwa rozkłada. I jakie miałem całe właśnie zielone zboże przez całe tego, bo jeszcze mówi to zabezpiecza też te. A jak czytałem, to też ten humus daje jako ten. Nie ma chorób, nie ma tych pestycydów, nie trzeba dawać chemii w ogóle, bo nie ma chorób. I daje jako te. Zaprawa do zboża. I powiedzieć, wszystko w jednym jest. Jako zaprawę do zboża wszystko. Łatwo korzystnie. W tamtym roku, dlatego się mówi, wszystkie prawie pola dałem to najpierw obornik, od razu 30 jest gotowa z opryskiwaczem, z tym i tylko od razu się jechało, opryskało i potem orka. Najlepiej właśnie tym, ja mówię na obornik. Opryskać, on cały jest mokry, tak z tym do tego humusa można dodać, tak jak ktoś chce, to tera, nawet odżywki. Na moim zdaniem lepiej zmienić właściwości w ziemi, bo wtedy ziemia jest lepsza, pachnie i nie śmierdzi chemio. A roślina ma z korzenia cocione, bo jak się pryska tylko na łodygę, to w korzeń to nie idzie i się z pola skasuje i całe się, wszystkie to się mówi, co się pryska, to każdy zbiera z pola, a ziemia dalej jest uboga. A w Polsce mamy ubogie bardzo, nie w Polsce, tylko już wszędzie mamy bardzo ubogie ziemie. Dlatego mówię, kukurydza. Ja nie sprawdzałem, tylko właśnie humusem sprawdzałem, a teraz chcę sprawdzić na drugi rok te dać kukurydzę trochę na jeden z próbunek na hektar, obornik, kukurydzę, opryskać to humusem i zobaczyć. Bo on ma dużo witamin i roślina nie będzie miała na w ogóle no, żadnego grzyba, ni to nic nie ma. Dlatego się mówi, się oszczędza dużo na chemii. Jeden ogrodek 70 ar, jak chce, to może walnąć tego humusa 20, jak będzie woził. Obornik opryskać to humusem, a jak chce, to jeszcze jakieś tam witaminy czy co, odżywkę dać i będzie kukurydza bujała nieźle, ładnie.